apocalypse. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 3. Jak widzicie, budzę Dragaka, cwaniaka, ponieważ chłop chce, żebym go odprowadził do Silden. I tak w sumie pomyślałem, że czemu by cię nie odprowadzić. Odprowadzę cię do szamana Grompela, do Silden. Przeprowadzimy może, cwaniaczko. Nie martw się, będziesz bezpieczny. Jak się sam nie zgubisz, no dobra, to będzie naprawdę git. I tak nie mam za bardzo wyboru. Co do tego, oczywiście zabieramy go ze sobą, dobrze. To co do tego ziomka, to przyznam właśnie tutaj bez bicia, że początek tego odcinka już raz nagrywałem, ale niestety w trakcie nagrywania wywaliło prąd, no i niestety miałem nie ten format zapisu wideo i przez to niestety straciłem wideo, miałem tylko audio mojego mikrofonu, no i psikus, no i niestety muszę jeszcze raz gościa odprowadzać. Miejmy nadzieję, że tym razem wszystko się uda. W ogóle za pierwszym razem to on mi się zgubił też w tym lesie, także muszę pilnować łobuza, bo on biegnie i w pewnym momencie zaczyna robić dziwne rzeczy, także musimy go po prostu odprowadzić do Silden. To jest rzut beretem, no i stwierdziłem, że na początku dzisiaj na odcinku zrobimy może sobie zadania, które mogę zrobić. Niestety z racji tego, że obrałem już ścieżkę, jaką chcę podążać, czyli ścieżkę Innosa oczywiście, nie będę mógł wykonać zadań dla asasynów, którzy siedzą w miastach tutaj, w tych, po prostu w miastach, ze względu na to, że orkowie biją asasynów teraz, no i wiadomo, jeśli oni są w walce, to ja nie mogę z żadnym asasynem pogadać, także niestety wszystkie te zadania już no nie będę w stanie ich wykonać, także taki mały minusik, troszeczkę będzie problem, no ale cóż, o czekaj, bo ja idę prosto w tych. Idę prosto w buntowników z tym orkiem. Zapiszę giereczkę. Nie, bo tam już siedzi chłop. Wiesz co, pójdziemy trochę boczkiem, pozwolisz? Może tędy? Tędy pójdziemy? Tędy będzie dobrze? Tu widzę, że jakieś kamienie porozkładali. Mam nadzieję, że tu nie ma kolejnych buntowników, łobuzów. Ja jestem za buntowników. O Jezu, słyszę ich ty gdzieś tutaj. Nie, nie ma ich tutaj chyba, nie? Ja jakoś wcześniej to tak dobrą drogę miałem. Dobra, pójdziemy sobie tędy, wiesz? Tutaj boczkiem chyba będzie trochę lepiej? Chyba? Nie wiem, nie mam pewności. Także idziemy, bo tutaj widzicie, w tych lasach jest dużo ziomeczków. Ja bym nie chciał, żeby oni się spotkali po prostu, bo to się źle skończy dla nas i dla tego orka, którego prowadzę. Idziesz, kurde, dobrze się maskujesz w tym lesie, powiem ci, cwaniaku, dobry masz ciuszek. Wejdźmy sobie tutaj trochę wyżej, żebym mógł rzucić okiem, czy stąd przejdziemy. Może chodźmy tutaj, bo to wygląda jak jakaś dobra ścieżka. Idziesz, dobrze, nie będę sprintował, bo on się lubi zgubić właśnie w momencie, gdy zaczynam biec bardziej szybciej po prostu przed siebie. Także zrobimy zadanie, jakie mogę zrobić, ale ogólnie dzisiaj postawimy na rozpierduszkę orkową. Pójdziemy, zbijemy trochę miasteczek, na pewno poleci Cape Dan, na pewno poleci Montera, myślę. Zaczniemy już rozpierduszki, zaczniemy już czyścić. A co do jeszcze tutaj tematów wszelakich, coś mi chodziło po głowie, a któryś cwaniak napisał mi pod ostatnim odcinkiem piękną listę paladynów, do których muszę odnieść już napełnione mocą puchary. Oczywiście jak najbardziej napełnimy te puchary mocą, odniesiemy je, każdy paladyn dostanie swój puchar i dzięki temu też będzie odbijanie, na przykład Cape Dan będzie odbijanie łatwiejsze, bo cwaniaczek z... o nie, tam się na dole, musimy obrać trochę inną ścieżkę. Idziesz? Hej, idziesz, dobrze. O kurde, ty tędy przejdziesz? Nie wiem. No i właśnie ścieżka paladyna jest ciężka i w ogóle, cwaniaka. No, złaź stamtąd. No co ty gadasz, cwaniaku? No niemożliwe. Nie, no dasz radę, wierzę w ciebie. No widzisz, jaki jesteś udany. Super, bardzo, brawo. Piątka z plusem, idziemy dalej. Save'a robimy kolejnego, bo tam cwaniaki siedzą w krzakach i ja bym nie chciał, żeby mu zrobiły krzywdę. Więc tak, na pewno ogarniemy. Temacik łatwo, o widzicie, są tam blisko. Idziesz? No chodno tutaj, bardziej w prawo. Tylko że nie chcesz, byś tam za bardzo szedł. Tutaj? No przejdziesz tędy chyba, co? Dobrze, happy fit tu pod małych stóp orkowych. No nie, ziomuś! Przecież też radę zejść tędy. No przecież już tak dobrze biegłeś. O nie, cwaniak zaczyna odwalać lipę. Lipa alert tu wychodzi. No i jak ty moonwalkiem wlazłeś pod taką tą, a nie zejdziesz na dół? Kurde, cwaniaku, nie, no bo wybijesz się zaraz prosto w tych ziomków, a ty ich pozabijasz. Znaczy, pozabijacie się nawzajem w sumie. Weno, typie, nie rób lipy, chłopie, ja nie mam całego dnia, żeby z sobą biegać po, kurde, rejonie. A tutaj siedzą te głobuzy i te gnoje. Czy oni żyją? Tak, żyją i mają się całkiem nieźle. Ten jeden wygląda, jakby taki był lekko dziabnięty. Czy ty nie, naprawdę nie przejdziesz tymi krzakami tutaj? No patrz, no idziesz, no i na dół, no i na dół. Dawaj, ziomuś, wierzę w ciebie. No dawaj, no byku. No nie wierzę w gościa, no bo tutaj już siedzą te łobuzy. A on jak na nich napadnie, to już będzie klops. To już będzie klops i to już będzie lipa. Ej, no kurczę, cwajaczku, tutaj boczkiem. No dawaj, o, dobrze.
Jest nieźle, jest naprawdę dobrze, jest naprawdę nieźle. Cwaniak tutaj na kamieniu się zbagował. Nie, no nie mówcie, że będę przez pół odcinka jakiegoś orka przez las prowadził, bo naprawdę nie mam. Mam lepsze rzeczy do roboty. Ja tych orków powinienem bić. No nie wracaj się! Nie, naprawdę, dobra gościu, wiesz co, chyba po prostu widzę, że będziemy musieli chyba przebiec z tobą przez środek buntowników. No, a chłop wywalony ma, nie? Upuszczę ci krwi, a ten sobie tupta po lesie. No i ciekaw jestem, gdzie on pójdzie, nie? Obstawiajcie, czy pójdzie prosto w tamtą chatę i razem z całą resztą buntowników, czy jednak nie? Aha, to ciekaw, Trepok, ciekaw jestem, gdzie ty masz zamiar biec? Biegniesz? To biegnij, dawaj. Sprintem, przebiegniemy przez tych ziomków. Dasz radę? Nie, nie daj się trafić! Ty debilu, no! Co za z... Nie, no nie wierzę, chłopa, nie wierzę. Dobra, pomogę mu troszeczkę z tymi buntownikami. Nie powinni mieć mi za złe. Nie powinni mi mieć za złe, że ich biję tutaj. Tych buntowników, obuzów. Tylko żeby, kurde, nie poszło tu ich więcej, bo będzie lipa, no! Ja ich na szczęście nie zabijam, ja ich tylko oklepuję, więc tutaj nie zginą. Ale musimy się ich pozbyć, żeby móc ruszyć dalej. Także szybką akcję musimy przeprowadzić. Dobra, nice. Nie tak, tylko z fakty. Dawaj tutaj tego jeszcze. Załadujesz chłopa? Ty, bo jak ty go walniesz, to chyba zginie. Dobra, biegniemy? Dawaj, biegniemy teraz. Sprintem, sprinter, dawaj. Dawaj, dawaj, no żadne złoto! Ty gnoju, co ty robisz? No chodź tu! Teraz będzie stały pił wodę. Nie, chodź tu, gnoju! No dawaj, biegnij! Biegnij, biegnij, zanim znowu cię zaatakują, debilu, no. Dawaj, dawaj, przebiegamy teraz przez to obozowisko. Dasz radę? Dawaj, biegnij. Mostek jest łatwy, mostek jest banalnie prosty. Tylko poczekaj! Przebiegniesz? Chłopcze. Dawaj, chłopcze, biegnij! Biegnij, chłopcze! Dawaj w prawo tutaj, dobra. Jakoś się uda, wierzę, że pan Cwaniak Ork teraz już przejdzie. Ale przygody dzisiaj na początku odcinka, Matko Bosko. Ja nie wiem w ogóle, czy dobrze, że biegnę tędy akurat. To jest słaba droga trochę. Jesteś, Cwaniaczku? Jesteś. Uf, dobra. Przebiegliśmy przez buntowników i żaden z buntowników chyba nie zginął. Przynajmniej taką mam nadzieję. Oh my god, tędy nie zejdziesz, nie ma takiej opcji. Dobra, biegniemy w drugą stronę. Także nieźle, pierwsze 10 minut odcinka bieganie z orkiem, super zabawa, powiem wam, 10 na 10. Dawno się nie bawiłem tak świetnie, po prostu questy, w których trzeba kogoś odprowadzić albo z kimś gdzieś biec, to jest moje, nie wiem, nemesis, można tak powiedzieć, to jest okropne, to jest najgorsze, i ile można tego. Ale przeprowadzimy go i później będzie już fajnie. Później obiecuję wam, że druga część odcinka to będzie koks, żylety i bagiety, będzie rozpierducha, będzie wyśmieni się i zabawnie. No i oczywiście chcą rozerwać mi tutaj orka na strzępy. Nie daj się trafić i będziemy dobrze, będziemy do celu biegli. Chyba możemy biec nawet tędy sobie tutaj w dół ścieżką. Cwaniak się dobrze tutaj przebija. Wiecie, on nie będzie mi miał za złe, że przeprowadziłem go przez sam środek podziemia buntowniczego. Buntownicy też nie powinni. O kurczę, dużo ich tu jest. Okej, zajmijmy się może topielcami. Idziesz? A ty będziesz strzelał do tych topielców? No to super. Dobra, to ty strzelaj, a ja będę sobie je bił. Okej. Fajnie, fajnie. No już nie wstaniesz, topielcu. Widzisz, zastrzelił cię chłop. Idziemy szybciutko i prześpimy się w Sildem przy okazji oczywiście, ponieważ no już ciemno się dosyć robi. Biegniesz, Straszku? Biegniesz, biegniesz. Uuu, jaki topielec! Siema w ogóle, jak mi machnął łapkami. Siema, siema, w ogóle fajnie, niebawem że będziecie na wymarciu. Niebawem będziecie na wymarciu. No w sumie to ma sens, bo ja muszę przyznać, że wytłukłem bardzo dużo tutaj żyjątek wszelakich na rejonie. Także, no, może to być smutna prawda, to co mówi ten pan ork. Czy na przykład jakbyśmy przeszli sobie na drugą stronę, to ty byś dał radę przepłynąć? Tu nawet nie trzeba płynąć. Tutaj normalnie jest taka fajna mielizna w tej rzece, więc nie musimy się martwić. Niebawem będziecie na wymarciu. No, dziki też będą na wymarciu, dzików też bardzo dużo zginęło. Jest pan Nonsoronrzęd, który jest chyba odpaleńcem strasznym, więc ja myślę, żebym się nim zajął. Plus z niego jest dobry towar, więc pan Nonsororzec bardzo chętnie. 200 doświadczenia za chłopa. I szybka akcja, dobra. To wszystko? I to wszystko, dokładnie tak. Rogie i surowe mięso i teraz już prosta droga do Silden. Tędy już chyba dasz radę, Cwaniaczku. Widzisz, udało się. 10 minut zmarnowane, ale przeżyliśmy. I przez sam środek właśnie buntowników żeśmy przebiegali. No, niesamowite przygody na sam początek odcinka. A i no cóż, no nie można żyć tylko walką, nie? Trzeba czasami też podcwaniaczyć. To jest to, co ja lubię, więc no, idealnie. Dobry początek, dobry start. Będzie, że wszystko ładnie w miarę wygląda. Nie wiem, czy nie jestem trochę prześwietlony. Czekajcie, może zrobię tak? Będzie trochę lepiej? No, nie wiem, czy będzie trochę lepiej. Chyba dalej blady jestem jak ściana. Przydałoby się pojechać na jakiś urlop, jakaś słoneczna Mariorka, gdzie by można było się trochę opalić. Ale to oczywiście, to uff, jeszcze długa droga. Jeszcze, kurde, nie ma lekko. Trzeba na razie
się cieszyć tym, co mamy, bo dzisiaj, kurczę, 26 stopni mi pokazuje tutaj pogodynka, także naprawdę muszę przyznać, że sympatycznie, bardzo sympatycznie. Czy on siedział tutaj? Nie, on siedział tam dalej, że pogoda rozpieszcza. Mam nadzieję, że jutro będzie równie piękny, ładny dzień, no. I jesteśmy u Grompela. Czy ty chciałeś do Grompela przyjść? Pokaż mi towary, zaczekaj tutaj. Grompel, cześć. Umbrak kazał mi zabić buntownika Anoga. Sprowadzam ci przyjaciela. Sprowadziłem ci przyjaciela. A, człowiek z Nordmaru, którego spodziewałem się od tak dawna. Bardzo dobrze. Proszę, to dla ciebie. Dziękuję. Mikstury many dostałem. Umbrak kazał mi zabić buntownika Anoga. Nie wiem, co to będzie w sumie oznaczało, ale zagadamy do Grompela. Dziękuję, Mora. Dzięki. To było coś. No, gruba akcja. Mam nadzieję, że nie wyślą mnie z powrotem. Oj, działo się, działo, także nieźle. Buntowników również interesuje twoja dostawa. Wow, 1000 doświadczenia. Domyślam się. Na szczęście nas nie schwytali. Dzięki tobie. Chętnie zapłacę za to kilka złotych monet. Najsik. Mam ważną dostawę. O, Anogowi orkową dostawę z Nordmaru zanieś. Grompela. Zanieś Anogowi orkową dostawę z Nordmaru. Idź mi ją przynieść. Dostawa z Nordmaru, nowe zadanie. Dostawa z Nordmaru. What the fuck is going on? Co? A Umbrak kazał mi zabić buntownika Anoga. Umbrak kazał mi zabić buntownika Anoga. Zobaczmy, o co Anoga. Chodzi. Musi ci naprawdę ufać, skoro dostałeś tak odpowiedzialne zadanie. Okej. Okay. Naucz mnie tego, co wiesz. Gdzie mam szukać buntownika? Gdzie mam szukać buntownika? W lesie. Nie powiem ci, gdzie się ukrywają buntownicy. No ale mogę powiedzieć, z jakiego kierunku atakują. Z lasu. Ja wiem to. Czemu sami nie szukacie Anoga? Ktoś musi pilnować obozów z niewolnikami. Mhm. Wielu niewolników, wiele kłopotów. Jasne. Nie mamy wolnych ludzi. Ech, no dobra. Mam przesyłkę z Nordmaru w ogóle. Mam przesyłkę z Czy Nordmaru. Czy to jest dla... Bardzo dobrze. Choć wolałbym legion orków. Dostawa z Nordmaru, oddano. Co? Co za zadanie w ogóle jest jakąś dostawę? Ja tego cwaniaka rzadko kiedy przeprowadzam tutaj do Silden w ogóle. A to ciekaw jestem, czy te dostawy mógłbym dostarczyć komuś innemu, na przykład z podziemią buntowników. I wtedy dostać reputację u buntowników. Ale dobra, tam pies z tym. Co? No już mnie co wiesz, pokaż mi drogę do buntowników, pokaż towara śmierdziele bydlaka. Ty masz wodę? Nie masz wody? Nie masz wody. Ale wezmę co masz tutaj z tych rzeczy. No i właśnie. Nieźle, całkiem nieźle, ale już mniejsza z tym. Ważne, że zadanie wykonane. Tam, no cóż, po stronie orków, ostatnia szansa na reputację po stronie orków, bo teraz zaczynamy ostateczną rozpierduszkę, ostateczną rzeź. No, także co, do łóżeczka na początek. Prześpimy się, niech będzie piękny, ładny dzień. Chyba, że... Nie, no dobra, nowego dnia. Zrobimy, co trzeba. Lecimy na początek do Cape Dan chyba. Wydaje mi się, że Cape Dan jest fajnym miejscem, żeby zacząć czyszczenie wszelkiego zła i orkowego ścierwa. Kurde, rozwalimy ich szybciutką akcją. Rozniesiemy w drobniutki pił i będzie, wiecie, będzie pierwsze miasto uwolnione. Co do uwalniania miast. Maksymalnie 3 miasta, z tego co pamiętam, można uwolnić, zanim orkowie wezmą nas za wroga całkowitego i w ten sposób, wiecie, wezmą nam, zrobią lipę. Czekaj chwil, przysłałem je Javier, kiedy rozpocznie się rewolucja. Nie, kiedy? Javier nie przysyła. Byłeś więc już w Redox. Redox to zrobiłem. Dobrze wiedzieć, że wciąż istnieje. Dziękuję za informację. Spoko, Filek. Kiedy rozpocznie się rewolucja? Kiedy? Sami sobie nie poradzimy. Orkowie mają przewagę liczebną. W latarni więziony jest potężny paladyn Wenzel. Wiem, z jego pomocą zaryzykowałbym atak na orków w Cape Dan. Pewnie się zastanawialiście, dlaczego się wychyliłem tam za okno. A przed chwilą przed moim blokiem byłem w ogóle na rowerze i wracając się okazało, że w wjeździe między garaże siedzi bocian i nagle było wielkie poruszenie na całe po prostu osiedle właśnie. Sobie po prostu usiadł na środku wjazdu i sobie siedział po prostu i chillował. I wiecie, no bocian w środku miasta, co się dzieje? No i właśnie sprawdzałem, ale już odleciał chyba. Ale nie widziałem odlotu, ale już go nie ma. Chyba, że przyjechała jakaś odpowiednia służba go zabezpieczyć, dlatego go tam też nie ma. Ale wiecie, no szok, nie? No bo bociany zazwyczaj się raczej boją ludzie. Ten sobie na środku dosłownie wjazdu na osiedle siedział i wiecie, i chillował. Kurde, niesamowite. Dobra, rozmawiałem z Wenzelem. Doskonale. Z Wenzelem, on się Wenzel nazywa? Pomoże w rewolucji? Nice. Owszem, tak właśnie zakładam. Chyba pomoże. Doskonale. Ja zmobilizuję resztę miasta. Pomożemy ci, gdy już zaatakujecie orków. Oczywiście. To idziemy do Wenzela? Nie, na czym polega rewolucja? Na czym dokładnie polega ta rewolucja? Będziemy wiedzieli, że nadeszła odpowiednia pora, jak tylko zaczniecie walczyć z orkami. I pamiętaj, szansę powodzenia będziemy mieli tylko wtedy, gdy zabijesz wodza orków w mieście. Okej. Rozumiem.
Także moi drodzy, zaczynamy powoli rewolucję. Jeśli oglądaliście którąś z moich serii Kotliczka, na przykład właśnie, wiecie, pierwsze moje nagrywanko albo drugie z kątem odcinku z Pakiem, no to zazwyczaj właśnie kiedy jaka skórka tutaj sobie leży wilcza. Skóra w ogóle od, nie wiem, 10 odcinka tutaj cały czas była, a jej nie zebrałem. No i właśnie to jest jedno z pierwszych miast, które uwalniamy. No i właśnie można to zrobić wcześniej, ale osobiście wolę robić to później, bo jak pierwszy raz nagrywałem Gothica 3, to pamiętam, że to była taka rzeź, żeby oswobodzić to miasto. Pamiętam, że się strasznie długo męczyłem. No bo wiadomo, niski poziom, więc bardzo ciężko w ogóle tutaj cośkolwiek zdziałać. Także polecam właśnie zostawić sobie jaką wisienkę na torcie właśnie uwalnianie miast. Zresztą też im później zdecydujecie, tym lepiej, bo będziecie mogli sobie po prostu wybrać drogę, którą chcecie podążyć, bo jak zrobicie te trzy rewolucje na przykład, no to wiadomo, że już nie będzie odwrotu i nie będziecie mogli sobie przejść tam po stronie Beliara jakby, no bo orkowie będziecie mieli wrogów za orków, no i lipanie. Także tutaj lepiej to na koniec. No i cześć Węzelku, Denzelku. Podziemie nas wesprze, walczmy teraz. Podziemie nas wesprze, walczmy teraz. Na co więc czekamy? Będę walczyć aż do śmierci. Okej, Węzel, a z tobą nie mogę... A czy ja, Węzel, ci nie oddałem przypadkiem... Nie mogłem ci oddać pucharku? To mi się wydaje, że z pucharkiem byłoby ci lepiej walczyć, wiesz, cwaniaczku? Ale dobrze. Teraz, jak widzicie, mamy tutaj troszeczkę leszczy do wyklepania. Zastanawiam się, dlaczego nie mogłem Węzelowi oddać pucharku, ale wydaje mi się, że to dlatego, że wziąłem, jakby już aktywowałem tutaj zadanie z rewolucją w mieście. Chyba, że ja już ci oddawałem pucharek. No właśnie, bo ty czarujesz. Jeśli czarujesz, to znaczy, że musiałem ci oddać ognisty puchar. Kiedy ja ci oddałem ognisty puchar? Zapomniałem w ogóle, że to zrobiłem. Musiałem już mu oddać kiedyś. Tak, także Węzel, jak widzicie, dzięki temu, że odzyskał już moce właśnie od Inosa, bo wypił z pucharu właśnie obdarzonym boską mocą Inosa. To może czarować teraz kulami ognia wali. No i dzięki temu też będzie nam łatwiej. Teraz tu jakiegoś Descartes z cwaniaka musimy rozwalić. Oczywiście tam kuszniki, cwaniaczki. Olgus muchnął, ty! Co ty zrobiłeś, Denzel, Węzel, cwaniaczku? You got you pamper up, kurde, żeś zrobił chłopowi. Co ty, Cyrus, tutaj robisz? Przestań rąbać mnie na kawałki. O, przecież chyba boss osiedla w ogóle tutaj jeszcze. Uruk, cwaniaczek. Nieźle, ty. Już przyszedłeś do mnie? To super. Jak cię pokonam, to już powinno być po problemie. To już powinno być super. Zniszcz buntowniczy podziemie Cape Dan. Anulowane zadanie. Oczywiście, no, anulowano ze względu na to, że to zadanie jest niemożliwe do wykonania, skoro chce być buntownikiem, nie? Oswobodź Cape Dan, nie mamy szans! 5000 doświadczenia, moi drodzy! Udało się! Czy ty do mnie strzelałeś, czy ty strzelałeś do kogo? To jest Jen? Jen Jin? Nie, to Seruk w ogóle, cwaniaczek. Seruk dobry. Całkowity sukces. Dziękuję, obcy. Weź to. Dzięki, kurde, a dostałem 500 doświadczeń, 2 mikstury lecznicze, a ja chciałem zobaczyć, czy będę w stanie jakiegoś expa jeszcze zgarnąć tych leszczy, którzy by tu uciekali, ale oni chyba już zdążyli uciec, niestety. No, kurde, ale słabo. Dobra, ale żeśmy, moi drodzy, jak widzicie, zrobili totalną rozpierduchę. Co mogło uciec z miasta, to uciekło. Oni chyba tutaj, nie wiem, czy na dół uciekają, nie pamiętam, to jest ścieżką. No, ale nasza pierwsza rewolucja, jak widzicie, przebiegła, no, wzbaniale, wybaniźnie zrobiona została. Jest Denzel, Węzel, Bumper Up. Pójdę z Węzelem, powiedzmy, że przeprowadzę rewolucję do końca, bo on musi dojść do bramy i upewnić się, że wszyscy orkowie... O, tam jakiś cwaniak! O, kurde, biegam! Dawaj! Co dyma na mieście? Kurde, ma żyleta i maczeta, jakiś maczetejro biegają jeszcze po mieście. Dawać mi tu chłopa, kurde, zaraz ich tutaj... Siema, co wy tu robicie? Będziecie teraz tańczyć w kółko. O, to jak ten ork, co go wtedy żeśmy ganiali tutaj. No to siema, mamy jeszcze dwóch leszczy do wyklepania. Jest tu Sil... Jak ty się nazywasz w wariacie? Buford i Silas? Silas? Sil coś tam. Silkatil. Cześć, Buford. Cwaniaczku. Już cię tutaj winą, kot, żylet i monety, pieniądze, pieczenie. Kurczę, dobrze. Fajnie, że ich dogoniłem. Exp to exp, moi drodzy. Ja nie expię na chrząszczach, expię na ludziach. Jestem strasznym łobuzem. Ja na chrząszczu raczej nie inaczej. Cape Dan jest już wolne. Plus jedną budowników. Jeszcze 8 i mamy nową zbroję. Gdyby nie ty, na pewno będzie dobrze, zabili. Na pewno. Dalej będę wzmacniać tutejszy ruch oporu. Ale super, ale każde odbite miasto to zwiększy moc naszego króla. Dobra. I jeszcze jedno. 1000 ekspa. Jeśli ruszysz kiedyś do Montery, poszukaj wilczej jaskini na południe od miasta. Już wiem, co znajdziesz chcesz. W niej miecz, który mnie nigdy nie zawiódł. Ukrywałem się tam, zanim Gamal mnie uwięził. Mhm. Nie pożałujesz, jeśli mi go zwrócisz. Jasne, byku. Oczywiście, że mam twój miecz. Mam twój miecz. Naprawdę? Plus jeden numer montowników po raz Dziękuję, kolejny? Przyjacielu. Więc naprawdę Pozwól, jest że wynagrodzę ci tę przysługę. No i dziękuję bardzo, dostałem jeszcze 1000 sztuk złota. Uważaj na siebie. No i Węzel jest przeszczęśliwym cwaniaczkiem, odzyskał w końcu swój miecz po naprawdę długim okresie, po długim okresie w końcu ma go w swojej kieszonce.
A my teraz możemy zrabować wszystko, co było w Cape Dan, odzyskując w ten sposób zasoby, które musieliśmy zmarnować, żeby odbić to miasto. No, dodatkowo zawsze jakiś tam bonus jest. Zbieramy na zbroję paladyna, także o, zobaczcie, tutaj mnóstwo złota, jakieś kielichy srebrne, to wszystko mi się przyda, także zbierzemy szybciutko. Tutaj kuferek ten akurat jest otwarty, był questowy, a tak naprawdę odpalenie chyba tej, nie? Telekineski będzie w sam raz tutaj. Będziemy widzieć od razu, o zobaczcie, ginusz asasyna tu się wtopił gdzieś w ulicę. Pójdziemy do głównego ratusza, tu na gest tego zwycięstwa możemy usiąść na tronie. Nie, pierwsze miasto za nami, będzie jeszcze sporo przed nami, także nie rozsiadaj się zbyt wygodnie, jedziemy dalej z chłopcem. Sprawdźmy tutaj, widzę, że jeszcze jeden kufer i czy coś tutaj chłop chował? Chyba nie. Chyba możemy iść na drugą stronę ulicy. Teraz zwiedzimy jeszcze pięterka, później tam wejdziemy przy arenie, się rozejrzymy, bo tam jeszcze na pewno sporo rzeczy jest. Tutaj skóra, nie, to jest jakiś ten... O, tutaj właśnie te skarby, o których pamiętałem, że są, także zbierzemy je również. Kuferki, no sami widzicie, co wpada na środku ekranu. Jakaś woda, chochla, wytrychy. Ta woda fajnie, że wpada, bo dzięki temu będziemy mogli znowuż pobawić się w alchemię. Także odbicie miasta jest spoczko, alchemia Stonks będzie robiona, kurde, dawaj szybko kuferki, będzie, bo mamy, musimy jeszcze ze dwie zrobić rozpierduszki jak nic, kurde, no. Kurczę, no i smuci mnie, że w tej monterze jak pójdę, to nie będę mógł dokończyć zadania ze szkatułką tego jednego z asasynów, kurczę, wiem, że go od razu będą ładować na łeb, także ten minusik. Okej, okay, tutaj zbierzemy i chodźmy jeszcze w stronę areny, możemy później, albo wiecie co, jak już, o, co jest, beś ty, kurde, nogi mu wciągnęło, chłop, już nie zatańczy na weselu swojej córki. Chociaż nigdy jej nie będzie miał. Dzięki tobie. Cześć, Phil. Wszystko jest już w porządku. Wszystko jest w porządku, no raczej, wszystko będzie w porządku. Ja bym sobie zwiedził tutaj jeszcze ten magazyn, cwaniaczku, bo zobaczcie, tutaj było trochę rzeczy. Fiolka, miksturka, woda, pochodnia, czarny robar. Kurde, lista długa i szeroka. Ten o złodziejstwie mógłbym je nauczyć, ale oczywiście ja nic nie chcę wiedzieć nowego. Tu nic ciekawego już nie ma. Chodźmy na arenę i lećmy do Montery. Druga rewolucja będzie w monterze. Przy monterze to w ogóle też mi się wydaje, że... O, ty żyjesz, cwaniaczku? Nie, ty nie żyjesz chyba. Bo tak przez chwilę wydawało mi się, że ma HP. Nie, no oni nie mogą. Nie ma szans, że ktoś tu przeżył. Oczywiście dużo różności. Także fajnie, z orków tutaj dropsy, miecze. Półtoraki chyba powinni mieć najemnicy. Także też dodatkowe fajne pieniądze. Bo półtora ręczny miecz jest sporo wart. O, proszę bardzo, jest półtora ręczny. Także... Na te najlepiej polować, one są wiele warte. Zwykły miecz, no to wiadomo, że to jest syf, orkowe bronie to jest syf, ale no zawsze pieniążek. Tu jeszcze orkowa kusza. No tak, ten strzał z kuszy, więc ten... Kurde, jej, ale żeśmy rozpierduchę zrobili, straszne to jest. No ale cóż, no najemnicy po stronie orków, więc no musieli zginąć. Chociaż niech się te dwa blanty chowa w kieszeni skuba, nie, co, dobre tutaj towary. No kolejny półtorak. Jak sami widzicie, na tych półtorakach się dorobimy gruby pieniądz. Tu ciężka skrzynia otwarta już dawno temu. Skrzynka węzela jeszcze, ognista strzała w niej i wytrychy. No i spoko, chyba żeśmy wszystko obskoczyli. Lećmy odbijać kolejne miasto, nie ma na co czekać tak naprawdę. Ostatnia skrzynka, jeszcze tutaj hyc i dwie halabardy, które jakoś tak dziwnie są w ogóle po środku pokazane. Dobra, wsio już zrobione, nie wiem, możemy skoczyć sobie na przykład jeszcze na latarnię, rzucić oczkiem, czy na pewno z góry, wiecie, jak spojrzę na wszystko z góry, to będę wiedział, czy rzeczywiście już wszystko zrobiłem. Także latarnio, hyc, 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 proszę bardzo, stołek jest, można by było usiąść. No i pięknie, Cape Dan, moi drodzy, wolne miasto już, no taka wioska, miasto powiedzmy, udało nam się. Całkowity sukces. No i co? Do Montery, przyjaciele, lecimy. Montera to jest oczywiście tutaj ten młyniec, więc let's go, zobaczymy. No pewnie tak, asasyni już będą walić dętkę. Czy ja coś tutaj w Monterze jeszcze miałem do zrobienia? Czy jakiegoś questika miałem tu zrobić? Chyba nie. Ale wejdźmy, zobaczmy. I tu pan asasyn już tutaj na łeb, tak, jak widzicie, już się zaczęło. Już się zaczęło, już asasyni walczą tutaj. Nie jestem w stanie zagadać. Mógłbym spróbować pomóc asasynom. Tylko problem w tym, że gra będzie mi namierzać asasynów, a nie tych. Także no cóż. To wiecie co, chociaż expa sobie zgarnę za tych asasynów. Basir, szkoda Basir, bo kurczę, no... Jeśli, no, dobijecie, właśnie, Basir chce swoją starą, złotą szkatułkę, no nie jestem w stanie, ponieważ... A za ej, problemy mu. Z Basirem za to wypełniłem w ogóle. Nieźle, wypełniłem nadal jedno zadanie, rządzę. Ale no, niestety drugie się nie uda, no nie ma szans wykonać, bo chłopaki nadal rządzą, jak widzicie, Paweł rządzi, a ty, a tutaj jeszcze był asasyn, no właśnie, o Jezu, biją chłopa, jeden na całą armię tutaj. No dobra, ukrócę jego, sobota, wybacz, wielka sobota, wybacz sobutka.
Wybacz, Sobótka, że ten, ale no chcę skrócić twoje męki. W ogóle fajnie, że Gelder Knight się odpaliło w środku dnia w monterze. Co jest ty? Dobra, siema Samford. Podobno jesteś nowym mistrzem areny w monterze. Miliard lat temu. Gratuluję. Od jakichś 30-40 odcinków w nim jestem, ty. Jestem mistrzem wszystkich aren na tym świecie, gościu. Niech żyje Okara. Niech żyje Okara. Draniu, gdzieżeś to usłyszał? W lesie od twojego ziomeczka. Współpracuję z buntownikami i tak już wie o tym cały świat. Jesteś szpiegiem buntowników. I tak wie o tym już cały świat. Nie, no, współpracuję. Współpracuję z buntownikami. Nie będę taki wredny, kurde. Skąd wiedziałeś, że cię nie zabiję natychmiast po usłyszeniu hasła? A widzisz, jak jestem cwany? Nie wiedziałem. Masz szczęście, stary. No ja jestem wtyczką buntowników w monterze. Dobrze. Przecież wiem, inaczej bym nie miał tej opcji dialogowej. Kiedy nastąpi atak buntowników? Kiedy nastąpi atak buntowników? Nie, ja zacznę spuszczać pierdę. To zależy od tego, co mi powiesz. Dokładnie. Dlaczego ja? Widziałem wielu ludzi. Żadnemu jednak nie powierzyłbym przywództwa rewolucji. Ty posiadasz wszystkie potrzebne cechy. Niestety, pracujesz dla drugiej strony. Okej. Okay. Co muszę zrobić, aby wyzwolić, byś wyzwolił ze mną Monterę? Co muszę zrobić, abyś wyzwolił wraz ze mną Monterę? Jestem opiekunem magazynu i nie wchodzę do zamku. Gdyby udało ci się całkowicie zinfiltrować orkowe pozycje, moglibyśmy wrócić do tego tematu. Okay, pewnie. Wdawaj się w ich łaski. Zdobywaj ich zaufanie. Dopóki nie dopuszczą cię do Mareka, orkowego przywódcy. Gościu. Szanse na zwycięstwo w walce o Monterę zyskamy dopiero wtedy, gdy będziemy mieć dostęp do ich wodza. Rozumiem. Okej, okay, nie ma problemu. Rozmawiałem z Warekiem jeszcze. A o coś o Okarze? Powiedz mi coś więcej o Okarze. Jakieś informacje? Okara to główny obóz buntowników w krainach centralnych. Koniecznie muszę się skontaktować z Rolandem, przywódcą Okary. No to idealnie trafisz. Niestety, nie mogę się stąd ruszyć. Ale ty możesz. Dokładnie. Zaniesiesz Rolandowi wiadomość? Oczywiście. Czekałem na to. No, dawaj. Zaniosę ją do Okary. Lecimy. Dobrze. Oto ona. Tylko nie daj się z nią złapać, ziomek, dobra? Ja mam magiczne tamburyno prosto na miejsce, więc nie musisz się przejmować. Gadałem z Warekiem. Rozmawiałem z Warekiem. Naprawdę ci się udało? Nareszcie nadszedł więc czas. Poinformuję innych, że wkrótce zaczynamy. Ty się nie odpalaj musisz jeszcze. Zabić Wareka. Ty się jeszcze nie odpalaj, gościu. Musieli pozbyć się pozostałych orków i najemników. Dopóki Montera znów nie będzie wolna. Dobrze. Zobaczę, co się da zrobić. Zobaczę, co się da zrobić. Dobra, zanim powiemy, że uwolnimy to miasto, oczywiście skoczmy do Okary. Skoczmy do Okary, odnieśmy list zaadresowany do tamtejszego paladyna i chyba będąc na miejscu będę mógł od razu oddać również puchar, który, no powiedzmy, że należy do tego cwaniaka. Może nie, że należy, ale należy mu się po prostu za jego tutaj, za jego wyczyny. Więc biegniemy. Ty, Roland... Randal to jest ty. Siema, Randalku, do zobaczenia, no siema, siema. Skoczymy szybko, oddajmy list i zobaczymy, czy chłop będzie zadowolony, że odzyska w końcu magię. Oczywiście będzie, tutaj spoiler alert, chłop będzie zachwycony tym. No to cześć, Rolando. Rozmawiałem z królem przy okazji. O. Rozmawiałem z królem. Zobaczcie. Naprawdę ci się udało? Doskonale, przyjacielu. No pewnie. Powiedz. Jak najlepiej możemy służyć Robarowi. Siedzi na dupie najlepiej i dać mi będzie, robić. Najlepiej będzie, jeśli na razie zostaniecie tu, okaże. Dokładnie. Dobrze. Będziemy czekać. To jest to. Za króla. Proszę. Nagroda za dobre wieści. Okej. Przywrócę ci magię. Przywrócę ci magię. Wielki dzień już niemal nadszedł. Niech Inos chroni wszystkie drogi, którymi kroczysz. Weź to. Łatwiej będzie ci zrealizować wyznaczone zadania. Otrzymałem 10 mikstur leczniczych i 1500 doświadczenia od Rolanda. Solidnie, Stonks naprawdę jest konkretny. Wiadomość od Sanforda przy okazji. Mam wiadomość. Ale od Sanforda, mam do pogadania, ty. Co się dzieje? Czas najwyższy na jego raport. Buntowników. Masz raporcik, kurde, jeszcze 6 punktów i jesteśmy. Dobra robota. W domu. Potrzeba nam więcej takich jak ty. Aha, pewnie. Jak lojalni są wobec orków ich najemnicy? Oh no! Można było zrobić to zadanie, ale jestem ciekaw, czy bym był w stanie zrobić to zadanie i zakończyć je po stronie tych buntowników. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, że gdybym oddał list, to wtedy byśmy mieli lipę. Wtedy bardziej dostałoby się nam po dupce. Nic straconego, cwaniaczki, tak naprawdę. Jest i tak super, lecimy z powrotem do Montery. Tu już żeśmy ogarnęli temat. Zróbmy sobie rewolucję. Nie przejmujmy się już tak naprawdę z zadaniami. Nie ma to większego znaczenia. Ważne, że tutaj wiecie, że zaraz wszyscy zginą i będzie rozpierducha. No można by było do Marika zanieść ten list, ale boję się, żeby on mógł tutaj popsuć nam troszeczkę. Chociaż pewnie nie. Ale już wiecie, nie ma co płakać. Jedziemy z koksem. Zaniosłem twoją wiadomość Rolandowi. Co mi dasz sam? Doskonale. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy. Oto twoja nagroda. Okej.
1000 sztuk złota i 1000 doświadczenia. No, hajzy jak spleci potężny. To co, uwolnimy to miasto? Uwolnijmy to miasto. Rozerwę cię na strzępy. O, tak szybko? Od razu? Lecimy? Rozerwę mnie na strzępy? No to w takim razie... Nie! Ty kogo ty bijesz, Benzi? Kogo ty bijesz? Dawaj najemnika cwajaka. Ja muszę dobić sobie jednego z tych łobuzów, bo wtedy wszyscy będą wtedy na mnie striggerowani śmiertelnie. Pamiętaj o blokowaniu. Także z racji tego, że wszyscy będą śmiertelnie do mnie nastawieni, to będzie mi... O, Marik, kurczę. Marik to był cwaniak całkiem gruby. Dla niego robiłem chyba najwięcej zadań tutaj. Najważniejszy był. Tak, no oczywiście tutaj zaczynamy się rozkręcać. Łatwiutko, sympatycznie już zaczęło się... Zaczęli chyba ludzie nawet z areny przybiegać, z tego co widzę. Na szczęście nie jestem tutaj osamotniony w walce. Jest tutaj dużo ziomków i dużo ludzi dookoła, więc nie będą tak orkowie mi dokuczyć chyba. Tylko, że będą do mnie strzelać, to wtedy jest upierdliwe. Kurde, wjechałem prosto w sam środek orków. Naprawdę? Kurde, w kółeczko się zatańczymy zaraz. Dawaj, wesele robimy. Ty, ci orku zrada ładuje na łeb, kurde. Dobra, muszę się jednego odsunąć z tych schodów, bo te schody będą, coś czuję, słabym przedstawieniem dla mnie. Szybka akcja. Odwrót i kręcimy. Spinerka tutaj, prosto w tych orków. Ci orkowie w ogóle nie wiedzą, co się dzieje. Jeszcze zabójca orków wjeżdża tak bardzo na rejon. Wspaniale. Jorik potrzebuje starej broni. O, Jorik tutaj przyszedł już z zamku. Wow, tego się nie spodziewałem, że tak szybko przyjdzie dostawa z zamku orków. Tak, to zadanie dla Joryka mógłbym pewnie wykonać również, ale nie wiem, czy ono też by jakoś nie było tak, żebym zrobił to, a nie mógłbym później innego, czy coś takiego. Wiecie, tam mniejsza z tym, to są naprawdę jakieś takie zadania, wiecie, przynieś, podaj, pozamiataj, nic ciekawego z tego nie wynika tak naprawdę. Więc nie ma co płakać. Chociaż ja bardzo nie lubię, jak na środku ekranu wyskakuje mi ten czerwony wielki napis, że zadanie zostało popsute jakby. To ja tego nie lubię. No ale cóż, tak to bywa czasami. Dobra, weź łykaj. Łyk są sobie tutaj. O ty kurde, który to snajper tamten mnie tak strzelił? Skubaniec. Dobre oko masz, cwaniaczku. Ale to był ostatni błąd twojego życia. Tego już tutaj wyklepiamy. To zwiadowca. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Trochę mam mało... co to za cwajek? Ty do mnie strzelasz? O, ty gnoju, zaraz. Uch, Jezus, strzoła chłopa zrobiłem. Co tu? Ty do mnie strzeliłeś przed chwilą? Chyba tak. Nie, to jest buntownik jakiś, cwaniaczek chyba. Kim ty jesteś, pajacu? Nie, to Otis normalnie ziomuś jest. Dobra, wydawało mi się, że chłop do mnie strzelał. Ale to tylko mi się wydawało. Idziemy zabić tutaj tych od bramy gości. O nie, Bradley, zabiłeś, kurde, Cooper, mojego ziomka, cwaniaczka. Mojego, kurde, tego, niewolnika cwaniaka, no. Jak możesz. Nie wiem, czy tutaj ekipa przyszła mi pomóc ta z... co była na zewnątrz, co niby czekała również na sygnał. Ała, jak biją, patrzcie, łobuzy, kurde. Przywódca to jest strażnik bramy? Chyba tak, bo tutaj pamiętam, że było jeszcze zadanie z tymi strażnikami bramy, żeby ich pokonać, żeby otworzyć jakby bramy miasta. Więc wydaje mi się, że jak pokonamy tego strażnika w obozie, to będziemy mieli zadanie wykonane. Dokładnie. Plus jeden u buntowników, pozbądź się strażników obozu niewolników. Ale to się chyba rymuje nawet, kurde. I dzięki temu już brakuje mi tylko 5 reputacji u buntowników, aby móc założyć nową zbroję. Także biegniemy, do przodu lecimy. Trzeba zrobić save'a. Mam nadzieję, że wszystko będzie dzisiaj subcio i że się uda. Wchodzimy na rejon. Wjeżdżam na rejon. Kurde, co tu się dzieje? A, bo przecież to są te wykopaliska. Zapomniałem, że was tutaj trochę było. Jak poginęli wszyscy. 50 expa za takich leszczy, to wiecie, tyle co nic. Nie poczuję nawet tego expa. Ale wiecie, zawsze coś, no. Będzie więcej towarów z nich tutaj. Tam zginął jakiś cwaniak, co miał ciuszek, całkiem fajny. Kurczę, szkoda. Pewnie jakiś NPC, którego już nie będę mógł wskrzesić w żaden sposób. Zresztą po co mam ich wskrzeszać? Lecimy. Teraz tutaj akcja na rejonie. Cześć, panie wojownik. Czyli co, mamy praktycznie już wyczyszczone tutaj ładnie. Teraz możemy pobiec na arenę, w stronę areny, a później na zamek. Chociaż z areny wydaje mi się, że tak, już tutaj jest całkiem ogarnięte ładnie. O nie, dobra, jest ich bardzo dużo tutaj. Co tu się stało? Czy oni walczą między sobą tutaj, czy co tu się dzieje? Jak wszyscy stanęli w miejscu, co tu się stało? Oczywiście to dzięki temu widziałem ich chyba, że mam zwiększony zasięg widoczności. Tarczy czaszki mają, świetnie. Dzięki temu, że oni mają tarcze czaszki, to będziemy mieli kupę siana dzięki temu oczywiście. Dobra, schowam się za domek, w ten sposób nie powinienem obrywać od bełtów damage'u. Oczywiście dalej obrywam, bo potrafię strzelać przez ściany przeciwnicy. Fajnie, dzięki giereczko, naprawdę bardzo sympatycznie, że uwzględniłaś w ogóle coś takiego jak mechanika, że coś może mieć ścianę i że właśnie przez ściany można strzelać czy coś. Nie, no spoko, nie będę marudził. Wejdę sobie tutaj do tego i Gus, który biega z lagą właśnie, spadł z rowerka.
Wydaje mi się, że jak wejdę do środka, to ta ściana jakoś się tutaj, nie wiem, to jest w tym stanie. Pamiętam, że lubiłem zazwyczaj bić się po prostu w chatkach, bo w ten sposób miałem ograniczoną ilość. O Jezu, chłopa, wciągnęła ściana, już nigdy z niej nie wyjdzie. Ale exp się sypie legitny i ja też się sypię. Nie, bezi, 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 do środka, dawaj, łykaj, 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 dziewiąteczkę, dziewiąteczkę, byku, uuu, łykaj, bezi. Dobra, poszła dziewiątka i jest pięknie. I teraz kosy, teraz kosa i po łbie leszcz bić. I patrzeć, czy równo puchnie. Ale wspaniale oni giną, uwielbiam to. Nie jeszcze Ashton przyszedł ze swoim rudym wąsem. Dawaj, zwiadowcę, bezi. Przez stół i kurde, jak w dobrej knajpie rozpierducha. Będzie mi później łatwiej też lód zbierać, bo jeśli oni zginą wszyscy w jednym miejscu, to wiecie, to dla mnie łatwiej. Nie będę musiał szukać ich po w ogóle całej mapie, tylko przyjdę sobie w jedno miejsce i Eldorado. Czy zabiłem wszystko, co się tutaj rusza? Właśnie zabito jakiegoś ziomeczka, cwajeczka, który wyglądał jak ten, który zaczął ze mną rewolucję, a nie wiedziałem, że on tam, kurczę, spada z rowerka. Gdybym wiedział, to bym... Dobra, save'a robię, najwyżej gościa wskrzesimy i tyle, Eldo. Nie no, oczywiście. Jak ktoś zginął, to zginął, no nie mogę... Cóż, to jest wojna, moi drodzy, jak się ginie, to się ginie już, no kurde, nie ma wyjścia. Jakiś cwajak zielony. Czemu ty masz zielony ciuszek? Kim ty jesteś w ogóle? To jest wojownik zwykły, ale fajny masz zbroję, wojowniku. O nie, dobra, wiem, co robimy. Moi drodzy, moja ulubiona taktyka, Eldo, Eldo, wchodzimy do wieży. Walenie z wieży jest dobrą opcją, tylko że problem w tym, że to najlepiej jak jestem czarodziejem. Jesteś czarodziejem? Nie jestem czarodziejem, niestety. Można by było falą pomieni, na przykład dupnąć jakąś, a macie, podpalcie się trochę, panowie, podkręćmy atmosferę. Pięknie jest to, ekspa za jakiegoś frajera, podpaliliśmy towarzystwo, odpaleni wszyscy, o, szkoda tylko, że ja też ginę trochę. Zakręć się, bezi, kręć się, bezi, kręć się, tylko masz sił. Dlaczego nie, kurde, dlaczego to... Uj, bezi, bezi, jest źle, jest źle. O, dawaj do wieży, nie! Ale poleciałem, co jest? Dostałem w dupsko, chyba idealnie w dziurę bezi dostał i go wystrzeliło w kosmos. Prosto w wieżę, no, dotarł do wieży, tylko nie tak jak chciałem. No cóż, bywa takie życie. Trzeba się wczytać? No tak czułem, że chociaż zaraz to zgijemy sobie. Nie spodziewałem się, że ci orkowie będą mnie tak ładowali po łbie po prostu, nie? No ale co zrobić? Nie ma lekko. Monterkę sobie zaraz tutaj ogarniemy. Zapisałem się chyba przed walką z tymi ziomkami. O, no, dobrze. Dobrze pamiętam, w dobrym miejscu. Po prostu zastanawiam się, dlaczego ci orkowie aż tak bardzo we mnie wjeżdżają. Co tu się wydarzyło? Słuchaj, to oni powinni właśnie ginąć szybciutko. Wiem dlaczego, no oczywiście, że wiem dlaczego ginę, bo są tutaj kurde gnoje, najgorsze bydlaki, którzy strzelają z kuszy i przerywają mi moje combo. Nienawidzę was, nienawidzę tych kurde z bełtów walących, kurde orków bloczących. No i patrzcie, jak teraz o wiele sympatyczniej się bije. No po prostu kręciołek i let's go. Co to za frajer tu stoi? Kor cwaniaczek. A to jest ten, gówno walczący z placu chyba. Rudy, siema, elitarny wojowniku. Co tutaj robisz? Zaraz się zakręcę w ciebie. O, już biegnie mu pomóc jakiś jego towarzysz, niedobrze. I też kusznik, niech to szlak. Zawsze ci kusznicy. Teraz schowam się tutaj za wynklem, łyknę wódeczki troszeczkę. W bramie wódę pije bezi. Zaraz będzie rozruby robił. Dawaj go, bezie, zakręć się. No, kręcimy, kręcimy. O kurczę, ale gościu spadł. Przez to, że nie miałem czym się bronić, to szybciutka akcja była. Dobra, dziabnijmy chłopa. Pięknie, dostał łeb. Save'a sobie zrobię. Rozpierducha w bramie, coś czuję, że powinniśmy już za chwilkę być, już za chwilę powinniśmy być po rewolucji. Myślę, że jeszcze tych dwóch orków tutaj, ewentualnie, nie wiem, tu biegnie jakiś frajer jeszcze na rejon. Kim ty jesteś, pajacu? Ty chyba jesteś kimś ważnym, coś mi się wydaje. No to spróbuj, ziomuś. Nie, to elitarny wojownik. Dobrze, przechodźcie pojedynczo, w ten sposób będzie mi się łatwiej z wami biło. Oczywiście możliwość machania dwoma kosami jest wspaniała. Oczywiście do momentu, gdy nie muszę, gdy mnie nie obtoczą orkowie, jak w panierce, kurczę, kultego. Kotlecika, bez jego, długo nie potrwa, masz rację. Szybka akcja, 200 expa, kurde, ładny expik, naprawdę, jak tak o, strzela do mnie jakiś kusznik. Oczywiście, ty frajer jakiś z tego, jakiś najemnik frajerson. Skąd ty się w ogóle frajerze wziąłeś tutaj w tej bramie? My się wydawało, że plecy to mamy już czyściutkie. O, przyszedł koks i siła ten, na rejonie, Warek, czy jak mu tam było, coś parek. Siema, co tam u ciebie, cwajaczku? Widzę, że na solówę przyszedłeś. O, widzę, że ja taki jestem troszeczkę leżutki koleś. Dawać to, podziabiemy chłopa. I cyk go. I moi drodzy, miliony expa, awans na kolejny poziom. I w ten sposób zakończyliśmy właśnie
ostatecznie, definitywnie atak na Monterę. Nie wiem, gdzie ci orkowie, za których dostałem expa. Prawdopodobnie to ci z przedmiasta i okolicy, więc dlatego, no cóż, nie będzie mi dane ich znaleźć i zebrać z nich podwójnej ilości expa. Wydaje mi się, że tutaj ten kamień młyński już podnieśliśmy, także od razu idziemy do głównej sali i sobie tutaj posprawdzajmy. Mógłbym sobie zrobić przy stole alchemicznym, sam nie wiem co, dlatego zobaczmy, cóż mógłbym. Woda, nie, butelka nordmarskiej starki byśmy mogli sobie narobić, ale nie jest mi potrzebna, wytrzymałości miksturki byśmy mogli sobie zrobić i to w sporej ilości, w ten sposób nie musiałbym korzystać z wody. Tych ogrzy liści, matko, ile ja tego mam. Dobra, zróbmy sobie troszeczkę tych miksturek wytrzymałości. No tylko jeden szczaw królewski, także bida, no tylko jedną miksturę siły mógłbym zrobić z tego tak naprawdę. Leczniczych. Mam korzeni leczniczych, mam fuu, matko bosko, jeszcze więcej, ty 600, równiutkie 600 korzeni. Najsik, ale nie potrzebuję tak naprawdę. Możemy wymienić wódę na miksturki. 140 mikstur mam, matko bosko, dobra, bezi na zdrowie. No i co, otwieramy kuferki, zbieramy sprzęcior. I zaraz lecimy do kolejnego miasteczka, no co wy. Jeszcze myślę, że dzisiaj jedną szybką rewolucję jakąś opchniemy dla naszych tych. Może Silden, ja lubię jak Silden jest wolnym miastem, zresztą Silden bardzo lubię. Często właśnie jak pytacie mnie, Robin, jakie jest twoje ulubione miejsce w grze, albo jakie jest twoje ulubione miasteczko, to właśnie Silden jest tym, które... Wow, ale się fidget spinner będzie odpalił znowu. To jest to miasto, które wymieniam najczęściej właśnie jako pierwsze z tych takich właśnie, które najbardziej mi się podobają. Nie wiem, coś jest w Silden, może te wodospady spady w tle, a może ta okolica taka przyjemna, że sprawia to, że właśnie bardzo mi się podoba Silden. Tu jeszcze szkatułka do zebrania, oczywiście pieniążki, no i chyba tu nic więcej. Na zamku jest sporo rzeczy, które dobrze jest zebrać, także zróbmy szybką akcję. Tutaj na przykład możemy sobie zejść na dół do takiego pseudo skarbca. No nie, to jest bida skarbiec, tutaj nie ma tak naprawdę niczego, ale możemy sobie otworzyć kuferki, zabrać koszyczki i spadać dalej. Leczenie trucizny, spoko. To akurat zawsze na plus. No, także tak to wygląda. Jesteśmy już po dwóch rewolucjach. Teraz tak naprawdę ta kolejna to już będzie chyba ta, która jakby... wypowiemy tą rewolucją wojnę orkom całkowitą, że już nieważne jaki ork, to będzie nas lał jak najgorszego wroga, także no cóż, kolejna będzie wesoła. Tutaj oczywiście jeszcze jakieś szybko obgrabimy. A, to była ta, no, ta zbrojownia tego ziomka, co niby dla niego miałem przynieść te 20 kompletów broni. W sumie nieźle się wysługiwał. Tu często lubię sprawdzać za tronami, czy coś jest, bo często za tronami są jakieś fanty, więc też mam takie coś. No nie, no kurde, to Gelder Knight, no wszyscy śpią, ja wiem, no ale to kurde jest dzień, a nie night, więc przepraszam bardzo. No kurde, nie no, muzyka klimatyczna, ja lubię. I oczywiście moje zatoki dostają lekkiego świra, także wybaczcie, cwaniaczki, cały czas coś jest. O kurczę, ile tu skórek jest? Bierzemy wszystko, kurczę, ile pieniądza tu leżało. Tu jeszcze coś było? Amulecik schowany między workami. Fajno, fajno. Byłem jeszcze przed nagrywaniem na rowerze w parku, także też wiecie, nosek się rozgrzał, zatoki dostały, tlen poszedł i kurczę od razu. Jakaś akcja tutaj, no niestety. Mam nadzieję, że troszeczkę jak ten sezon taki alergiczno-pyłkowo-cwaniacko, kurde, przeziemieniowy przejdzie, to że w końcu też trochę się ogarnie. Ale no, mimo wszystko też dawaliście mi znać, że Robin wcale to nie przeszkadza, nie słychać i tak dalej, także spoko. Dla mnie to najważniejsze, że odcinki dalej quality content i w ogóle, także to jest spoko. Zbierzmy wszystko, kurde, a po co je zbieram tak naprawdę te wody, to owsianka, no cholera, i tak tego nigdy nie zjem i nie sprzedam. Ale boję się, żeby mi starczyło na te zbrojkę, do którą obiecałem, że założymy. Będziemy paladynami, koks i siła. Ja kolejny poziom wbiłem, to byśmy mogli skoczyć się nauczyć jeszcze w tym odcinku zdolności paladyńskich właśnie. Tam na górze chyba żeśmy już kradli co się da, chociaż tu widzę, że jakieś kufersony jeszcze stały pełne, to nie, dobrze, skoczymy na górę, bo ja tam poszedłem lać tego leszcza, który był upierdliwy i spał tutaj całe życie. Nie ma tak, tu nic już ten kuferek więcej. Żeśmy obkradli, także hyc, lecimy. O kurde, bezi ty, ale salto nie rób na schodach, bo zaraz jak załadujesz się gdzieś jeszcze bardziej na dół, to się może źle skończyć. No oczywiście akrobatyka ratuje nam dupkę, więc nic złego się nie stanie. Sprawdźmy mury, przebiegnijmy jeszcze się na dole i kurde, ty ten zamek zawsze był taki wielki? Co jest? Nie, no naprawdę.
Powiem wam, że dobrze jest ta gra na jakiś czas gotyczko sobie odpalić i przypomnieć to wszystko, co tu się dzieje. No, rewolucje pewnie zajmą nam jeszcze kolejny odcinek, coś czuję i no, nie wiem, czy jeszcze kolejny, zależy jak będzie nam dobrze szło. Na razie tempo jest dobre. O, dzień dobry, ale mnie żeście wystraszyli, ty. Dobre z was są panowie, tutaj chłopaki, zbagowali się, a oni stali tam na górze, no tak, dobra, dobra. Ale z racji tego, że sobie tutaj tańczyli, to dostałem dodatkowego expika za nich, bardzo sympatycznie, żeście się zbagowali. Jeden chciał przejść, drugi chciał przejść, no i żaden nie przeszedł. A jakby pomyśleli, jeden by ustąpił i przepuścił tego drugiego, to by pewnie przeżyli. A tu psikus, dobra, Eldo, Eldo, spadam stąd, czy mogę jakoś szybszą drogą, czy wyjdziemy na przykład dachem? Chyba nie, więc muszę biec naokoło. Ale fajnie, udało nam się ogarnąć zamek, przebiegniemy się w koło jeszcze miasteczka, wszyscy oczywiście będą zachwyceni naszą robotą, no tutaj jeszcze chciałem w stronę areny się udać, bo na pewno z najemników będzie można zebrać trochę towarsów. O kurczę ty, ale żeśmy zrobili rzeź. I pomyślcie właśnie, że ja kiedyś, jak zrobiłem wtedy, chyba jak pierwszy raz nagrywałem serię, to ja właśnie zrobiłem rewolucję Cape Dan i rewolucję w monterze jakoś na samym początku serii. I to jest naprawdę, to nie róbcie tego, po prostu tego nie róbcie, nie ma to sensu. Znaczy można się naprawdę dorobić, bo zobaczcie, z każdego takiego orka, z każdego NPC-a jakiegoś leci naprawdę niezły towar. Więc te pieniążki się tu zbierają całkiem konkretnie i na początku gry te pieniążki się też przydają, więc naprawdę spoko sprawa, chociażby do uczenia się jakichś skilli, no nie, bo kurczę, o i właśnie te półtoraki świetne, do nauki skilli potrzebne są pieniążki, a wiadomo, że na początku gry pieniążków, no różnie bywa ze zbieraniem hajsu, o kurczę, źle kliknąłem, także z tym hajsem bywa różnie, a dlatego taka jedna czy druga rewolucja jest spoko, tylko problem w tym, że no na początku są ciężkie. Dobra, zbierzmy co się da, wielki topór jakiś tutaj, cwaniaczka. Kurde, ile tutaj ich umarło, matko bosko. Tarcze czaszki są też wiele warte. Na przykład jak gościu biega z półtorakiem i tarczą czaszki, to jest super zastrzyk gotóweczki. Nic, nic. O, nic nie ma w chłopie. Dobra, dobra. To jakiś nożyk, ktoś z kozikiem na taką walkę przyszedł. Dobre, dobre agenty tutaj biegały. Dobra, wszystko? Tu jeszcze jakiś młot, jakiś ten, ale to chyba z tej chaty po prostu, a nie, że z gościu z nożem biegał i chciał mi się kosę w żebrą i wbić chłop, kurczę, a to nieładnie by było. Taka kosa, to słaba rzecz. Nie ma tu nic kurczę, więcej. Pokazywało mi przez chwilę HP, ale to chyba przez to, że za szybko latam mychą. Dobra, wszystko, wszystko, jeszcze pałkę do kieszeni. Tutaj na arenie w sumie chyba nie będzie niczego ciekawego. Możemy sprawdzić, czy tu jakieś skrzyneczki nie zostało. Wiłem, proszę bardzo. Paczka z bronią tu leżała jeszcze. Nice, ciekawe dlaczego wcześniej nie zabrałem jej. Pewnie ślepy robił skateboard, bo nie było mnie w tamtej chacie. Prosta odpowiedź na proste pytanie. Kuferek raz, kuferek dwa. Nic więcej. U, szkatułeczka, ale się schowała. Myślałem, że to kurczę ten, jak to się ładnie mówi. Że takie ten, wystrój wnętrz takie zrobili. A tu szkatułka rzeczywiście pieniężna była. Fajnie to pole tam na dole wygląda z tej strony. Kurde, nice. No, i co? Kuferki, kuferki. Tu kolejna zbrojownia. Szybko pozbieramy. Pancerz paladyna, no. Trzeba będzie kupić, jak tylko będę miał możliwość. Oczywiście to wiecie, no też nie jest jakiś super wymagany, bo tak naprawdę ten pancerz Nordmarczyka, który posiadamy, jest przekoksem i naprawdę nie musimy jakoś się starać bardzo o ten pancerz paladyna, ale skoro gramy po stronie Inosa, pancerz paladyna będzie po prostu pasował lorowo do naszego Beziego. Także to takie akurat moje zachcieństwo tutaj wychodzi. Chciałbym, żeby ten... No i wiadomo, będę też od razu, będzie widać, że jestem buntownikiem, cwaniakiem. Znaczy przyszedłem tutaj, kurde, przyszedłem tutaj rabować i bić orków, a już nie ma co rabować. No i orkowie też już są wyklepani, także no cóż. Bywa, bywa, tutaj jeszcze jakiś kufer. Przebiegnijmy się. No i cwaniaczki. Kolejne miejsce, które uwolnimy spod władania orków. Tak się teraz zastanawiam, gdzie najchętniej bym... Które miejsce bym najchętniej odwiedził. Łuk myśliwski tu jakiś padł myśliwy. Cholercia. Tak się zastanawiam, które miejsce będzie najlepsze. Cape Montera, Cape Dan. No, chyba Silden mimo wszystko. Silden, Geldern, później Trellis. Jakoś tak możemy zrobić sobie taką ścieżynkę. Wydaje mi się, że... Idzie to na tyle dobrze, jesteś... Ło, ile tam hajsu, kurde, pod stołem chłop trzymał. Dawaj pieniądze. Ale tu mam ona. Wiedziałem, żeby do asasyna się przejść. Czułem, że on tutaj będzie jakieś miliony monet chował. Nie masz tu jakiegoś skarbu za tym, kurde, tronem? Chyba nie. Kurczę, to nie jest jeden z tych asasynów, co chowają złoto w takich obvious miejscach. No, ale kurczę, znaczy no w sumie pod stolikiem to tak słabe miejsce, żeby coś schować. Od razu widać, że tam coś jest, nie? Dobra. Kruszwarok, najemnik zwiadowca. O, nie, zwiadowca, chciałem ten. Chciałem cię szybko obrabować, a tu psikus. Miecz, miecz.
To jakiś cwaniaczek. No, więc pozbierajmy półtoraczki. Kurczę, chyba wydaje mi się, że już będę miał dosyć pieniędzy na zbroję po rabunku tych ziomków. Tu jeszcze szybko z nich coś zbierzemy. No i tak, to może w trakcie, gdy ja będę zbierał, to sobie coś tam poopowiadam do was, no nie? No nie chciałbym, żebyście przegapili, jakbym zebrał coś fajnego, to wtedy mi możecie napisać, że ej, Robin, w tej minucie tam coś tam zebrałeś w ogóle. Manson tu sobie chilluje. O, proszę bardzo. Tutaj pamiętam, że też chyba jakieś siano było chowane pod ladą u barmana, chociaż barman to akurat chyba czarny robar. Ja, ludzie, wszystko kradnę, kurde. Siema, siema. Dawać jedzenie gnoje, pieczonka jest zrobiona. Tu dużo mięsa oczywiście. Może coś ugotujemy kiedyś. Przydałby się jakiś przepis. Pieczeń, potrawka z chrząszczem. Kurde, potrawkę z chrząszcza gotowali. Ja najgorsi. Chrząszcze nie słuchaj tutaj, co się dzieje. Także no. O, widzicie, szkaduka i złoto. Dobrze mówiłem, że tutaj jakieś pieniążki leżały na blacie. Także zrobimy rewolucje szybciutkie w tym kolejnym odcinku. No nie, to Kelder 9 niesamowite. Tu ile tego wina, wody, wszystkiego, kurczę, no. W wysokiej półce postawili, no i teraz jak to sięgnąć, kurczę, bezi. Da rady jakoś, nie wiem, stąd na przykład? O, stąd chyba jakoś będzie, nie, bo ty kuferek widzę, że bardzo cię tam chętnie by obmacał. A tu zobacz, ile wody jeszcze jest, cwaniaczku. Dawaj, woda. Pięknie, wszystko się udało zebrać, wow. W szoku jestem, ty. Po raz pierwszy chyba będzie nie odwalać lipy przed zbieraniu z takiej odległości. Okej, okay, tu już wszystko. Jeszcze ta muzyka w tle, no nie, no kurde, czuję się źle, że zabiłem tyle istnień dzisiaj. Cześć w ogóle, trzymaj Manson. Się. No trzymaj się również, widzę, że spoko jest u ciebie. Tutaj jeszcze jest jakiś leszczy, coś wypadło. Tu jeszcze jakiś cwaniaczek. O, złota lista Ashtona. To niezła złota lista zebrana została. Oczywiście tu jeszcze z kuferka. Tu jakieś mleczko w ilości dużej, hurtowej. Tutaj ze skrzynkami chyba nic nie ma ciekawego. Ogólnie w tym mieście już nie będzie raczej niczego ciekawego do zebrania. Złota lista Ashtona. Ashton oczywiście gryzie piach tutaj przed magazynem. No, ciekaw jestem, kto to ogarnie wszystko. Tutaj w ogóle też jest ta śmieszna, studnia, z rzadko kiedy tu podchodzę, bo tutaj niczego nie ma, a w sumie też takie fajne miejsce, bo stąd widać dużo. Tutaj by można było coś postawić ciekawego, tak za krzakami, tak na uboczu, zazwyczaj tam nikt nie biega, a tu proszę bardzo. Oczywiście wejdźmy sobie do pana Kowala, bo on też tutaj chyba mógł coś schować. O, paczuszki z bronią tutaj są, kurde, świetnie. Jak potrzebowałem, to nie wiedziałem, a kurde, teraz nie potrzebuję, to 500 paczek z bronią nagle się pojawia. Zbierzmy sobie oczywiście. Tu jeszcze z kuferka już nic nie będzie, naostrzone bronie są oczywiście. Szkoda troszeczkę, że te bronie się nie tępią w gotiku. Można, to by było takie całkiem fajne, to by było całkiem spoko, gdybyśmy musieli ostrzyć raz na jakiś czas właśnie broń, którą posiadamy, bo inaczej by zadawała mniejsze obrażenia. To tak wiecie, dbanie o ekwipunek w grach jest, nie wiem, tak traktowane mi się wydaje, że po macoszemu w grach RPG często, że po prostu wiecie, mamy daną broń, ona zadaje tyle i tyle obrażeń, jest taka i taka i tyle, nie? I że nie musimy jakiejś tam jej ostrzyć, nie musimy jej czyścić, nie musimy nic z nią robić. Ewentualnie jest to rozwiązane tak jak w Wiedźminie na przykład 3, że mamy jakieś zestawy do naprawy i to tyle, nie? No właśnie fajne by było, jakby na przykład postać, wiecie, żebyśmy musieli sobie zrobić odpoczynek na przykład na jedzenie i wtedy postać by siadała przy jakimś ognisku, ładowałaby jakąś pieczeń i na przykład by była właśnie opcja jakiegoś czyszczenia i takie jakieś minigierki z czyszczenia broni. To by takie, nie wiem, wydaje mi się, że to zawsze dodaje takiego fajnego klimatu. I takie smaczki właśnie, to jest fajna rzecz. Tutaj magazyn oczywiście myśliwski obrobimy również. No i takie, wiecie, to też taki klimacik RPG właśnie, że wiecie, że coś tam nasza postać je, że właśnie dba o ten sprzęt i wiecie, i później w walce na przykład jest łatwiej, jest jakiś bonus do walki czy coś. No to tak ten, tutaj akurat po prostu zwracam uwagę na to. Zwracam uwagę też na to przez to, że gramy właśnie sesję D&D na naszym discordowym, na cwańskim discordzie, na którego was zapraszałem już chyba w ostatnim odcinku. Dziękuję, zapraszam was jeszcze raz oczywiście, jeśli chcecie, to zapraszam. No i właśnie tam też mamy pancerze, mamy bronię i tak dalej, właśnie też troszeczkę się zwraca na to uwagę, że tak ten, że mamy te bronie. No akurat moja postać, Nibor, strzela z kuszy, więc ta kusza też nie wymaga aż tak bardzo, wiecie, naprawy. No i też z racji tego, że często mimo wszystko znajduję się gdzieś troszeczkę z tyłu, znaczy mimo, że jestem wojownikiem tak naprawdę, to właśnie staram się, wiecie, z kuszy, no mam co prawda też mistrzostwo w kuszy, także mogę strzelać do przeciwników, praktycznie ładować im bełty prosto pod żeberka z odległości 5 stóp, więc to też jest fajne, no ale właśnie dzięki temu, że stoję dalej, to aż tak bardzo mi się nie obrywa, chociaż na ostatniej sesji prawie mnie coś zeżarło, ale właśnie to odbanie o pancerz i tak dalej, to jest fajne. Właśnie kurczę takie, wydaje mi się, że czasami brakuje tego
tego w grach RPG, że gry RPG, no wiecie, robienie zadań, lanie jakichś bossów, jakieś epickie walki, rozpierducha i tak dalej, a brakuje tych takich malutkich detali, tych szczegółów takich, które naprawdę wpływają, koniec końców wiecie, bo szczegół to jest taka malutka pierdółka, na którą tak naprawdę mało kto zwraca uwagę, ale zbierając tych szczegółów naprawdę dużo w kupę, to robi się naprawdę, naprawdę coś bardzo ważnego. Także liczę na to, że w przyszłości, gdy gry RPG będą ewoluowały coraz bardziej, to, że właśnie będzie się zwracał uwagę na te takie szczegółki. No i to są właśnie te detale, jak to mówi klasyk, także wiecie, no takie, takie moje tutaj dywagacje i rozmyślenia robinowe. Kurde, kurde, dobra, się rozgadałem, bo po prostu nie mam o czym gadać, bo wiecie, no takie zbieranie wszystkiego. No jeśli wy sądzicie na przykład inaczej, że Robino, nie masz racji w tym, co mówisz i macie przykłady, czy tam coś, albo że się zgadzacie i że właśnie na przykład byście mogli wymienić, gdzie to jest fajnie zrealizowane, a gdzie mogłoby być lepiej i tak dalej. Oczywiście komentarze zostają do waszej całkowicie dyspozycji. Bardzo chętnie usłyszę wasze zdanie na przykład na ten temat właśnie, który poruszyłem, czy właśnie zwracacie na szczegóły uwagę w grach właśnie typu RPG, czy jest to dla was obojętne, czy najważniejsze jest właśnie te epickie walki i jakieś kosmiczne questy, czy właśnie takie drobne detale jak naprawa broni, jak jakieś właśnie rozmawianie z towarzyszami, albo jakieś tam, wiecie, posiłki w grze, czy coś takiego, takie różne detale, czy to właśnie, wiecie, czy zwracacie uwagę po prostu, jestem ciekawy. No i tak, komentarze jak zawsze do waszej dyspozycji. No kurde, jakby inaczej. W ogóle tutaj w tych ruinach chyba niczego nie ma ciekawego i znowuż ta muzyczka przy ruinach, tu patelnia jeszcze. Bardzo lubię ten motyw muzyczny, zresztą już to mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Normalnie jest, o kurczę, jest przepicki. W ogóle muzyka w Gothicu 3, no Jezus, za każdym razem jak słyszę to za każdym razem jest świetne. No. Także dajcie mi znać, zresztą możecie też powiedzieć właśnie na przykład w jaką grę ostatnio RPG graliście i na przykład właśnie możecie napisać, opisać jak to zrealizowane jest w tamtej grze. No ostatnio mi brakowało mi na przykład Dragon Age'a, którego gram na streamach i mam nadzieję niedługo przejdę. W Dragon Age'u to jest całkiem spoko, znaczy tam jest akurat spoko opcja z towarzyszami, że mamy towarzyszy i możemy z nimi gadać, romansować, kłócić się, możemy wywalać ludzi z drużyny, werbować do drużyny różnych NPC-ów, znaczy NPC-ów, no wiadomo, że tam towarzyszy z góry raczej ustalonych, ale to jest akurat fajne, tylko że no właśnie znowuż tam brakuje jakiegoś takiego, że jedzenia, no jest obozowisko, ale właśnie, jest obozowisko, jest kurczę wielkie ognisko na środku obozowiska, a tak naprawdę nie możemy z niego jakoś specjalnie korzystać, nie ma żadnego jedzenia, nie ma żadnego jakiegoś takiego, wiecie, takiej interakcji z tym wszystkim. No i gadając o pierdołach, jak widzicie, zrobiliśmy taką rundkę dookoła miasta, że już wszystko ogarnąłem. Możemy sprawdzić jeszcze, czy tutaj gdzieś na poddaszu czegoś nie było. No, paczuszka z bronią kolejna, świetnie. No i właśnie, no takie wiecie, RPG-owe tematy. Ja bardzo lubię gry RPG i nie tylko takie RPG właśnie, wiecie, multimedialne, ale papierowe i gadane RPG w stylu właśnie D&D. Bardzo, bardzo, no kręci, jara i w ogóle. Także naprawdę dawajcie znaki, bo to myślę, że nas łączy na tym kanale, właśnie ta miłość do gier RPG. No jakbyście, kurde, Gothica nie lubili, Robina, no to co byście tu robili, no. Więc myślę, że jest o czym gadać. A to taki temat. Ja lubię tak zapadać tematy, bo po prostu później mam co czytać w komentarzach, nie? No jak to jest z czasem? Można by było skoczyć do kolejnego miasteczka, które mam w planach rozwalić. Także co? Szybko zrzućmy okiem. Ardea, Cape Dan i Montera ogarnięte. W Vanguardzie również. Gota nie ma co tam ogarniać. Więc co? Silden Geldern Trellis. Teraz ta złota trójka. I na deser chyba Faring. Chyba, że zrobimy Faring i później właśnie Trellis, Geldern i Silden. Można. I wtedy byśmy mieli ogarniętą wschodnią i zachodnią później część tutaj środkowych krain i w ten sposób byśmy mieli zrobione. Ty to może Faring sobie strzelimy, a czemu nie? W sumie Faring spoko sprawa, więc FFF, Faring to jest taki mostek, dokładnie. Let's go, kurde, dawaj, weź tamburynę odpalaj. No i moi drodzy, takie rzeczy się dzieją tutaj, jest wesoło, jest sympatycznie. Skoczymy sobie do Faring. W sumie, kurde, nie wiem, może tak na odchodne to Faring, bo Faring jest malutkie tak naprawdę.
Nie wiem, czy tutaj jest ktoś buntownik jakiś. Do zobaczenia! Jakiś? Uważaj chyba, na siebie. Chyba tutaj nie ma mamy u kogo na wszystko. Nie ma chyba u kogo zacząć tego buntowniczego jazdy. Tu chyba trzeba po prostu zabić orka i walić go na łeb. Coś mi się tak kojarzy. Tutaj ten swajeczek co się działo, nie? Ty, tu był jakiś... Czy tu był jakiś buntownik? Był tu jakiś buntownik? Kurczę, chyba nie było żadnego buntownika tutaj w środku. Tu się po prostu wchodziło i się lało orków i patrzyło, czy równo puchną. Poka towara, bilaka śmierdziela. Co ty tu chowasz? Masz wodę. Dawaj wodę. To po prostu co? Wejdziemy, a może zaczniemy sobie od zamku rozpierduchę? To by było całkiem spoko. Oczywiście tu wszyscy mnie lubią w tym mieście. Uważaj na siebie. Bo jesteśmy tutaj. No, czujemy polowanie, pokaż towary. U niego byśmy mogli sprzedać troszeczkę tych właśnie skór i innych. W sumie to ja mówiłem, że sobie zostawiam po 20 skór, tak? Żeby w razie czego było do zadania. Strasznie tylko cholerstwa mam dużo. Jesus Christ. 62 rocznego zębacza. Matko bosko. Skąd ja to wziąłem? Z pustyni oczywiście, ale what the hell. Jaszczura skór ile? Ty, co tu się dzieje? Dobra. No też żadnego zadania już raczej ze skórami nie będę miał. Ale tak po 20 ładnych skór czemu by nie mieć, nie? Jeszcze tu raz zobaczę ten. A czy coś jeszcze z tych rzeczy? Tu mam jakieś bardzo dużo rogów. To są rogi cieniostwora. Miałem 20. Ile? Łopanie! Z 40 rogów cieniostwora prawie miałem. 38 chyba. Ja pierdykam. Matko bosko. Ile cieniostworów zginęło z mojej ręki? To aż straszne jest. 10 tysięcy żeśmy już uzbierali. To dopchajmy teraz tutaj jeszcze zębami do 12800. 12800. O Boże, jak to bardzo nie idzie. 12800. No, zaraz będzie. 12700, 806, 807, zostawimy ci jedną sztukę złota i dzięki, 62 tysiące w kieszeni, pieniążki, mamy oko pieniążki na wszystko. Są. Pieniążki są robione, to co, to chodźmy. Ty, a tutaj na zamku, aha, tego asasyna już walnęli na łeb, co był tutaj. Ojo, jaka smutna sprawa. No tak, zapomniałem, że ten wisi na tym płocie, dalej nie zjeli chłopa. Holy shit, co tu się, nie, no jesteście okropni. Gnar, później jak możesz. Będzie czas na później rozmowy. Będzie czas na rozmowy, ja wiem. Dobra, to co, zaczniemy sobie rozpierduchy chyba bezpośrednio od zamku. Ty, a ja nie mogę wejść do środka tam, bo nie mam reputacji orków, co nie? Wy chyba tacy jesteście wredni, że mnie nie wpuścicie. Stać, ani... Ani kroku, chcę przejść? Nie. Ta, brakuje mi 51 punktów. Tutaj to jest, wiecie, główny boss w ogóle orków na rejonie. Wydaje mi się, że najsensowniej będzie po prostu zacząć rozpierduchę. W ogóle to mogę zacząć już kraść, bo później zapomnę w ogóle, żeby tutaj przyjść, zdając moją super szybką, znaczy super krótką pamięć, więc zbierzemy. No i co? Dobra, to kurczę, wiecie co, zaczniemy sobie chyba jednak rozpierduszkę w kolejnym odcinku. Weźmiemy szybciutko, wykończymy tutaj faring i później zrobimy złotą trójcę. Możemy uderzyć w bęben. Stać! O, co jest? Zginęło parę cen. Jak to zginęło? Wiesz coś o tym? Wiesz coś o tym? Nie. Mamy cię mamy na oku. Cię na oku. Ja, masz na mnie oko, niezły z ciebie cwaniak. Czy ja mogę ten kamień młyński jeszcze podnieść? Czy ja go podnosiłem? Czego ja nie podnosiłem jeszcze? Zobaczmy, czy ja go podnosiłem. Raczej chyba podnosiłem, nie? O, będzie tu zatańczył z kamieniem, daj kamienia. Nie, no, podnosiliśmy na szczęście. Jest tutaj, nie ma plus 5. No, także nie zaczniemy daj sobie. Się zabić. Zacznijmy sobie rozpierduchę właśnie od zamku i później będziemy mogli... O kurde, tylko chłopa tego! Ognisty puchar od normali wali wódę z ognistego puchara. Dobrze się dzieje. A co to za cwęk? Panienka z okienka, siema Koraz. Co, powiesz mi o czymś? O Taroku na przykład? Tarok jest... Szefem areny, wiem, znam chłopa. Dobra, mam wywalone. Urgosz to szaman, o, chciał mnie okraść na te, kurde, ziela, grubo. Pokaż mi towary, co ty tam chowasz. Czy ty masz coś wartego mojej uwagi? Tomasz, potrawka z chrząszcza. O nie, jak możesz... Ale ma 30 tysięcy. Jesteś bogatym cwaniaczkiem, wiesz co? To ja bym sobie tutaj od ciebie... Dobra, wiecie co? Wywalone. Sprzedaję po prostu wszystko, co się da. Ja pierdykam. Skóry sobie zostawię. Skóry są akurat spoko. Srebrny kielich, nie mam problemu, ziomuś. Złoty kielich, proszę cię bardzo. 30 tysięcy. Jest u ciebie, to ja sobie u ciebie naprawdę mogę przehandlować dużo syfu. Tu jakieś kosztowności, pieniądze. Robimy język jaszczura, ognistego jaszczura, proszę cię bardzo. Jak z bajki o wiedźmie miotła jest, no to nieźle, dobra wiedźma. Nożyk, patelnię sobie jak z jedną zostawię. Patyki możemy sobie zostawić dwa, żeby móc grać. Piła, młotek, nie wiem po cholerę mi jest, ale mam takie flashbacki z Wietnamu z tymi młotkami, piłami i tak dalej, jak trzeba uzbierać do stolicy te młotki, piły i tak dalej. Zawsze z tym zadaniem miałem problemy. I teraz zawsze mam tak, że jak są młotki piły, to tego cholerstwa nigdy nie chcę sprzedać, bo się boję, że nie będę miał do tego zadania, mimo że to zadanie już żeśmy zrobili miliard lat temu, nie? Ale to takie jest, wiecie, no, coś tam z tyłu głowy siedzi. Możemy sprzedać oczywiście też te jakieś takie pseudo tarcze, z hełmów, nie wiem, czy jakiś tutaj rogaty lekki, ten lekki, nie wiem skąd go wziąłem nawet. Masz to, bierz to, 20 tysięcy, to jeszcze dychę bym ci mógł tutaj, dobra, to masz tutaj trochę złomu, jakieś łuki, jakieś takie tutaj, zostawimy sobie oczywiście z jakiś jeden fajny łuk, na przykład ten rogowy.
Takie zwykłe miecze asasyńskie i dopchamy, o proszę bardzo, jak pięknie się tu uzbierało, proszę bardzo, 30 tysięcy i trochę wody zamiast dużo słomu, no i 92 tysiące już swajaczki, widzicie, o to chodzi, tak trzeba żyć, pieniążki lecą, wszystko świetnie jest. To moi drodzy, w następnym odcinku robimy, praktycznie zrobimy chyba wszystkie miasta sobie, już pokonamy orków, w ten sposób będziemy mieli już zadanie ten, no i będziemy kierować się, żeby walnąć Zubena na łeb, w końcu odwiedzimy stolicę asasynów. Dzisiaj już dzięki wam lecę, bo kurczę też troszeczkę mało czasu mam, ale mam nadzieję, że mimo to no, nie będzie jakiś to super krótki odcinek i że dzięki temu, że się trochę działo, to też, żeście się nie nudzili, łapkę w górę zostawili, komentarz to już pewnie dawno napisany, albo jesteście w trakcie pisania, także piszcie, łapa w górę zostawiona, sub z dzwonem pewnie tak, chyba o niczym nie zapomniałem, jak o czymś zapomniałem, to mi przypomnijcie, no ja lecę i dzięki za dziś, trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa.